Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, wciąż listopadowo, zaduszkowo, tak, to też podkreślam, bo cały miesiąc listopad, proszę Państwa, to miesiąc zaduszkowy, to miesiąc naszych zmarłych. Nie tylko od 1 do 8, nie tylko 2 listopada, ale każdego dnia jesteśmy ludźmi, którzy ukierunkowani jesteśmy właśnie na cmentarz. Cmentarz jako, jak to wciąż podkreślam, miejsce doczesnego, niewiecznego spoczynku. Dlatego też pamiętajmy każdego dnia w listopadzie o naszych zmarłych, także o tych, którzy odeszli, a którzy są, że tak powiem, zapomniani, o których nikt nie pamiętał, za których nikt się nie modli, to proszę Państwa, trzeba wszystko obejmować naszą modlitwą, naszą właśnie tą życzliwością dla tych, którzy przekroczyli próg doczesności, czyli próg śmierci. Wołajmy wciąż z nadzieją, wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuistanie chami świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen, kochani. No właśnie, dzisiaj już mamy 19 listopada, oznacza to, że ten miesiąc jest z górki, jest dokładnie 33. niedziela zwykła, to oznacza też, że zbliżamy się do końca nie tylko roku kalendarzowego, to nastąpi w grudniu, koniec będzie 31 grudnia, jak wiemy, ale zbliżamy się, proszę Państwa, do końca roku kościelnego, liturgicznego czy duszpasterskiego, jak ktoś woli. Właśnie ten nowy rok kościelny rozpoczniemy już wkrótce, rozpoczniemy go 3 grudnia, będzie to początek Adwentu, czyli będzie to rozpoczęcie takie uroczyste i radosne rozpoczęcie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. O tym też w swoim czasie. W każdym razie trzeba o tym, kochani, wiedzieć, trzeba o tym pamiętać. Ten rok duszpasterski, który dobiega końca, to hasło wciąż przypominam, to hasło pan redaktor pokaże za chwilę. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Właśnie to hasło wciąż jeszcze nas obowiązuje i o tym haśle pamiętajmy, o przesłaniu tego hasła, że ja wierzę w Kościół Chrystusowy, więc w tym wspólnotę, do której należy, w tę wspólnotę, którą on utworzył, tę wspólnotę, która też współtworzy poprzez swoją obecność fizyczną, duchową, poprzez swoją obecność wyznaniową. Poza tym, proszę Państwa, nowy rok kościelny będzie miał też swoje przesłanie, bardzo takie praktyczne przesłanie. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, właśnie wspólnota Kościoła. Kościół to nie jest jakieś zbiorowisko przypadkowe, to są ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, którzy wierzą Chrystusowi, a wspólnota polega na tym, że właśnie my czujemy się cząstką tej wspólnoty, świadomo cząstką, odpowiedzialną cząstką. To jest tak, że tam przypadkowo ktoś tam kiedyś zadecydował o nas i ochrzcił nas i włączył nas do Kościoła. Owszem, tak było, ale my potem żeśmy to zaakceptowali, my żeśmy tego rodzaju prawdę przyjęli i tą prawdą żyjemy. O tym haśle i o tym przesłaniu tego hasła też w swoim czasie. W każdym razie pamiętajmy właśnie, uczestniczę we wspólnocie Kościoła, kochani, drodzy telewidzowie. Dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, 33. niedziela zwykła. Jest to niedziela, która ma też bardzo ważne przesłanie, a mianowicie jest to Światowy Dzień Ubogich. Jest to dzień, który został ustanowiony przez papieża Franciszka w roku 2016, więc po raz już 7 obchodzimy tego rodzaju dzień światowy, Dzień Ubogich. Kto to jest ubogi? Człowiek ubogi? No my przeważnie myśląc o ubóstwie, myślimy o biedzie, nie posiadamy pracy, nie mamy mieszkania, nie mamy ubrania, nie mamy na jedzenie pieniędzy, czy na utrzymanie swojego życia doczesnego. Owszem, to jest też człowiek ubogi, może przede wszystkim w tym wydaniu takim popularnym, ale człowiek ubogi to także ten człowiek, który wewnętrznie jest wypłukany z różnego rodzaju wartości, tych wartości pozytywnych. Dlatego też dzisiaj zastanówmy się nad tym słowem, co to znaczy być ubogim. Może my też do nich należymy, może każdy z nas w jakiś sposób jest ubogim, bo czegoś nam zawsze brakuje, prawda? Kto przysłowie powiada, daj kogutowi grzędę, on krzyczy, jeszcze wyżej będę, prawda? Takie jest przysłowie, więc nigdy, jak to się mówi, nie mamy za dużo. Zawsze mamy za mało. No chyba, że za dużo biedy, chyba, że za dużo jakiejś choroby, jakiegoś nieszczęścia, ale mówimy o innego rodzaju braku. Proszę Państwa, ten Dzień Ubogich, Światowy Dzień Ubogich, ma swoje też przesłanie, ma swoje hasło. Brzmi ono następująco. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka. Jest to hasło, jest to fragment z Księgi Tobiasza, rozdział 4, wiersz 2. Jeżeli ktoś chce się dokładniej zapoznać z kontekstem tego zdania, tego hasła czy tego przesłania, bardzo proszę o włączenie Pisma Świętego i znalezienie w Starym Testamencie Księgi Tobiasza, rozdział 4, jeszcze raz podkreślam, wiersz 2.
nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka. Nie odwracajmy twarzy. Nie odwracajmy twarzy, jeżeli widzimy człowieka, który jest w potrzebie. To właśnie dzisiejsza niedziela apeluje do nas w tej materii i prosi nas o to, byśmy byli ludźmi otwartymi na każdego człowieka. Być może także inni by byli otwarci na nas, bo to właśnie jest wzajemnie, że tak powiem, uzupełniające się. Kochani, gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi, przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego pana. Kochani, właśnie tutaj dzisiaj Chrystus przynagla nas, żebyśmy rozznali siebie w sensie zdolności, w sensie różnego rodzaju talentów, bo każdy z nas coś tam potrafi robić. Jeden potrafi pięknie śpiewać, inny potrafi pięknie malować, inny potrafi pięknie mówić, jeszcze inny potrafi wysoko skakać, czy daleko biegać i rekordy ustanawiać. Jeżeli czujemy, że tak w sobie tego rodzaju bluesa, nie możemy udawać, że tego czegoś nie ma. Naszym obowiązkiem jest właśnie odkrywanie talentów, rozwijanie ich i korzystanie z nich. Zechciejmy też właśnie dzisiaj nad tym zastanowić się, bo Ewangelia według świętego Mateusza nas do tego zmusza, albo przynajmniej nas do tego prowokuje. Poza tym, kochani, dzisiejsza niedziela zapowiada następną niedzielę, a będzie to już ostatnia niedziela ku kościelnego, niedziela, którą poświęcimy Chrystusowi, Królowi Wszechświata. O tym w następną niedzielę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż listopadowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.